Czekanie, aż ktoś do ciebie zagada, może być wyjątkowo męczące. Lepiej zagadać doń. Zagadywanie do ludzi to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które mogę sobie wyobrazić w życiu. To jest o tyle ciekawe, że jeszcze parę lat temu powiedziałbym zupełne przeciwieństwo tego stwierdzenia sprzed chwili. Mianowicie parę lat temu byłem jeszcze osobą bardzo, bardzo nieśmiałą i sama myśl, że mam do kogoś zagadać. No, jeśli też macie problemy z nieśmiałością, najprawdopodobniej umiecie sobie sami dostawić finalne słowa w zdaniu, którego nie dokończyłem. Lepiej już wolałbym chyba wyemigrować do Peru i zmienić imię na Pepito, niż zagadać do osoby na jakikolwiek temat, której nie znam. Dziś jednak wiem, że nie jest w tym żadna wielka, ciężka magia, jak robić, by fajnie i spokojnie po prostu komunikować się z innymi ludźmi. Co więcej, to jest taki już wyższy poziom jazdy, po prostu miłe dla tych innych ludzi, do których chcemy zagadać. Miałem kiedyś taką myśl, że kiedy są jakieś domówki, albo sytuacje w pracy, albo po prostu jesteśmy na studiach i jest masa ludzi. Jak każda z tych osób z osobna będzie się strasznie martwiła, że ojej, nie wiem, czy jestem wystarczająco interesujący, nie wiem, czy jestem wystarczająco ciekawa, czy tam jakoś sobie dobrze by nam się uda pogadać, no to to będzie wyjątkowo drętwa praca, domówka czy korytarz na studiach. A z drugiej strony, jeśli każdy się choć minimalnie stara być po prostu fajną, prospołeczną osobą i ogarnie pewne podstawowe kroki tej komunikacji międzyludzkiej, sprawa wygląda zgoła odmiennie. Nagle wszyscy ze sobą dobrze rozmawiają i po prostu każdemu jest też o wiele łatwiej. Doszedłem zatem do wniosku, że po prostu wolę być w tej drugiej wersji świata, w której ludzie starają się być fajnymi osobami, żeby z nimi spędzać czas i moi drodzy, między innymi po to ten film. Są to porady dla osób nieśmiałych, jak ja do niedawna, jeszcze jakiś czas temu. Tych porad będzie 7. Jak zagadywać do innych? Porada numer 1. Najprostsze tak naprawdę, wspólni znajomi i wspólne tematy. Jeśli jesteście w pracy, albo na jakiejś domówce, albo jesteście na studiach, na bank macie milion rzeczy do pogadania, które nie są stricte, ej, cześć, co u ciebie. Jeśli jesteście w pracy, macie wspólnych znajomych, macie wspólnego, nie wiem, przełożonego, jakiś dział, kontrola albo wyjazd. Na uczelni to samo. Wiecie, kto jest waszym wspólnym znajomym wszystkich na uczelni? Wykładowcy i profesorowie. Każdy z was zna ich i o każdym zawsze z każdym można pogadać. A jak jesteście na domówce, rzadko zdarzają się realnie domówki, że nikogo nie znacie, a nawet jeśli faktycznie jesteście na domówce, na której zupełnie nikogo nie znacie, no to trochę wygraliście, bo o tym będzie mowa w innej poradzie. W każdym razie, po pierwsze, możecie do kogoś podejść i zagadać o osobę, którą wspólnie znacie, lub jeśli macie dobrą relację z osobą, którą znacie, na przykład zaprosił was gospodarz domówki sam do siebie, zawsze możecie go poprosić, by przedstawił cię jakiejś osobie, bo chcesz tę osobę poznać. Jest to totalnie otwarte i mile widziane, żeby przedstawiać siebie nawzajem. Jakby ta tradycja ma tyle lat, ile człowiek, podejrzewam, warto z niej korzystać. Pewną alternatywą tego rozwiązania jest poruszanie wspólnych tematów. Wspólne tematy są z jednego powodu fantastyczne. Jeszcze bardziej niż wspólna osoba nawet, odwracają uwagę od was. Mianowicie, jak ja zagaduję do kogoś, to chodzi albo o mnie, albo o tę osobę. Jak ja proszę kogoś, by mnie przedstawił, albo zagaduję jakiegoś profesora, ten temat szybko się spali, jakby ile realnie można gadać o kimś innym. Ale jak gadacie o wspólnym temacie, nie wiem, leci kawałek Davida Getty, zagadajcie o nim. Wszyscy wyszliście teraz z wielkiego wyjścia z kina na Avengersów, pogadajcie o tym. Jeśli macie w pracy jakiś research, który jest ważny, w ogóle cztery działy nim żyją, pogadajcie o tym. Czemu te tematy wspólne są fajne? Ano temu, że zamiast gadania o mnie albo o was, my razem gadamy jeszcze o temacie trzecim, który w ogóle odbiera i odciąga tą uwagę od naszej teraz rozmowy i spojrzenia, a przekierowuje na ostatnich Avengersów na przykład. Czemu to jest fantastyczne? Ano temu, że dokładnie w tym leży klucz, by pokonywać nieśmiałość, próbować jak najszybciej własnymi czynami odwrócić te wszystkie stresy tak troszeczkę na bok, po prostu jest łatwiej. Druga porada, ona zabrzmi dramatycznie, ale obiecuję wam, że jakoś z niej zaraz wybrniemy, to jest bądźcie sobą. Ale na czym to polega? Jest taki serial, który ja strasznie lubię, on się nazywa Scrubs, po polsku to chyba byli Chorzy Doktorzy i tam jeden woźny, szalony człowiek, bardzo, bardzo poznał wreszcie kobietę, w której się zakochał i bardzo chce wszystko do niej jakby się natychmiast po prostu uzewnętrznić jak nigdy w życiu. I oni mu wprost powiedzieli, że jakby dude, bądź sobą, ale na raty. I bardzo dobra porada, wydaje mi się, jest ta wersja tej porady dla każdego z nas w kontekście zagadywania do innych ludzi. Mianowicie nie na tym polega bądź sobą, by steroryzować tą osobę, z którą chcemy rozmawiać. To jestem cały ja, w ogóle flaws and all, brudy i żylaki na wierzchu i trzeba mnie akceptować, jakim jestem. Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, by znaleźć w sobie takie cechy, które my na przykład w sobie najbardziej lubimy. Ja na przykład strasznie lubię moje małe zajawki, to, że jeżdżę na larpy, to, że czytam, nie wiem, Sandersona, nową sagę fantazy, albo to, że gram ze znajomymi w Hotsa po necie. To są tematy, które mnie rajcują, nie wiem, albo to, że lubię psychologię. I ja wiem, że jak na ten temat opowiadam,
słucha się mnie ciekawiej niż jak opowiadam na inny. Wobec czego przez uprzejmość dla osoby, do której chcę zagadać, żeby nie być takim dziadkiem, który tak trochę nie wypada mu przerwać, bo się widocznie stara, ale ja będę siedział przez 42 minuty perorował na jakiś nudny wątek, nie chcę być taką osobą, staram się po prostu zagadywać, być sobą, ale w tych wątkach, które wiem, że po prostu umie mnie ciekawie opowiedzieć. Więc mega Wam doradzam, zwróćcie uwagę na swoje zajawki, na to, co lubicie, Wasze jakieś takie chyzie, małe... Te takie punkciki, które jak Wam się włączy w głowie, to aż ciężko Was wyhamować i nimi po prostu maltretujcie innych, bo czemu nie? Co jest jednak ważne, bardzo Wam doradzam, żebyście trochę zredagowali te opowieści, by były krótkie, ciekawe i esencjonalne. Nie, powiedzmy, że lubicie fotografię. Może być super fajne powiedzieć komuś, na przykład, nie wiem, wyszliście z kina z tych Avengersów i opowiedzieć jakąś anegdotę o tym, jak się robi zdjęcia na planie, ale nie opowiadajcie krok po kroku, jak powstawały celuloidowe taśmy, bo najprawdopodobniej ta osoba zaśnie. To interesuje tylko Was. Wobec czego zastanówcie się, co w Waszym hobby interesuje wielu ludzi i w tym wąskim etapie, na samym początku relacji, absolutnie bądźcie sobą. Trzecia porada, jak zagadywać do innych ludzi. Moi drodzy, inni ludzie nie wiedzą, że Wy jesteście nieśmiali, dopóki im tego nie powiecie. Miałem kiedyś fantastycznego nauczyciela od języka angielskiego, tak zwanego native speakera, profesora Lestera, który uczył mnie w liceum angielskiego po angielsku. I on miał takie zadanie z nami, że miał taki klikacz, jak mają często trenerzy sportowi, że jak raz wciskacie, jest takie bardzo głośny, taki dźwięk jak przeładowanie długopisu, takie... I do tego jest wyświetlacz taki mechaniczny, który pokazuje, ile razy on kliknął, zanim nie zresetował. I mieliśmy takie zadanie, że on nam kazał, rzucał jakiś temat, na przykład karty kredytowe są złe. I kazał nam, dawał nam 5 minut, byśmy się przygotowali, czy jesteśmy za, czy przeciw. I taką szybką rozprawkę wyszli pod tablicę i opowiedzieli błyskawicznie, możemy się nie zgodzić, możemy się zgodzić, ale musimy mieć dwa argumenty za, jeden przeciw, początek, zakończenie, logiczny tok argumentacyjny, dzięki pa. I na czym polegał CMS? CMS polegał na tym, że bardzo małą częścią oceny było to, na ile błyszczymy słownictwem i tak dalej. Bardzo dużą częścią oceny za to było to, jak wiele razy zrobimy i za każdy taki dźwięk było kliknięcie. 5 kliknięć, ocena w dół. I profesor Robbins, na początku oczywiście Lester Robbins, tak się nazywał. Lubiłem typa, znaczy na początku zawsze nienawidziłem, bo mnie terroryzował tym guzikiem. Potem go bardzo polubiłem, bo mu dużo zawdzięczam. I profesor Lester miał bardzo prostą zasadę. Czemu wasz rozmówca ma wiedzieć, że nie wiecie, co mówicie? I na tym polegał cały ten patent. Jak ja nie wiem, co mam powiedzieć, zauważcie, że teraz nie robię a jak poznałem profesora Lestera, jeszcze co chwilę robiłem. Aktualnie nie robię, bo mnie z tego wyuczył. Was również doradzam Wam takie pomyślenie o tym, jeśli inna osoba nie wie, że jesteście nieśmiali, nie musicie tego z całej siły komunikować. Jeśli na przykład macie problem z zagadywaniem do innych ludzi, szczerze mówiąc, zagadujcie tylko do tych, co znacie i się trochę za nimi snujcie, aż oni nie zaczną rozmowy z kimś innym i was naturalnie nie wprowadzą w temat. I jak będziecie stosowali tego typu podejście, bardzo możliwe, że nikt się nie zorientuje. I przynajmniej kiedy ja jeszcze byłem nieśmiały, mi to dodawało bardzo dużo otuchy. Zorientowałem się, że dopóki ja nie komunikuję innym ludziom, że nie mam pomysłu, co powiedzieć, to oni zakładają, że wiem, co chcę powiedzieć, bo jak zbieram myśli, to mówię lub milczę. I dokładnie tą samą zasadę, zresztą w podobnych latach, bo to była połowa liceum, zacząłem walczyć pod tą samą metodą z nieśmiałością, bo się zorientowałem, że jak mam straszny problem, by do kogoś podejść, to osoba wcale nie musi wiedzieć o tym, że mam problem. I po prostu do niej podchodziłem, tak sobie myśląc, ale to jest tylko w mojej głowie i jak teraz powiem coś, jakby powszechnie uznawanego za normalne, to ja też będę normalny i nie będę miał problemu ze znajomymi. I guess what? Działa. Czwarta metoda. Odwrotność trzeciej, moi drodzy. Jak macie problem z podejściem do kogoś, możecie tej osobie o tym powiedzieć, że macie z tym problem. Jest to w ogóle, w mojej opinii, jedna z najmilej widzianych rzeczy, jakie można zrobić. Mianowicie mam takiego jednego przyjaciela, który trochę nie lubi dużych zgromadzeń ludzi i on się nauczył regularnie mówić coś, co mnie totalnie rozbraja. Mianowicie jest spora grupa ludzi, on do niej podchodzi i mówi, wiecie co, bardzo się denerwuję do was podejść, pogadać, ale mam na to ochotę i jak coś palę głupiego, to mnie nie rozliczajcie. Spróbuję teraz troszeczkę z wami tutaj postać. Nie żartuję, po takim tekście nie ma po prostu Chiny ludowe żeby ktokolwiek mu powiedział, nie, wiesz co, jakby idź sobie, nie jesteś ekstrawertykiem, nie chcemy z tobą rozmawiać. Come on, nikt tak nie reaguje. Jeśli nie macie ochoty, ja byłem w tym drugim obozie, komunikować swoje nieśmiałości, nikt jej nie musi wiedzieć. Ale jeśli możecie być w tym obozie, macie ochotę komunikować swoją nieśmiałość, jest w mojej opinii totalnie mile widziane, dobrze widziane i eleganckie i uprzejme podejść do kogoś i powiedzieć, wiesz co, mam ochotę cię poznać, ale mam takie wrażenie, trochę mnie to stresuje i... Ja proponuję taki temat, ale jak Ci się nie spodoba, to zawsze możesz zacząć inny. Ja się w ogóle w tym momencie jakby nie obrażę i nie będzie mi to przeszkadzało. Co Ty na to? Nie widzę tutaj tak naprawdę minusów. Jeśli to jest coś, co dla Was działa, koniecznie spróbujcie.
Piąta metoda to już będzie hardcore, mianowicie jest to moja ulubiona metoda dzisiaj, jak już sobie wyrobiłem trochę mniej nieśmiałości i nazywam ją sobie tak żartobliwie metodą na byka. Mianowicie, moi drodzy, jeśli nie macie pojęcia, jak wejść w szersze grono ludzi, to będzie taka porada, jak zagadywać do grup. A każdy, kto był kiedykolwiek na imprezie, wie, że nie ma nic trudniejszego niż wbić się w kółko 12 osób, które ewidentnie bardzo głośno się z czegoś śmieją. Ja na konferencjach, to jest jakby moja praca, i w relacjach międzyludzkich stosuję ten sam patent, mianowicie wbijam się w takie kółko i bardzo głośno mówię: nie mam zielonego pojęcia, o czym rozmawiacie, ale mam ochotę z Wami postać. Kto co powiedział ostatniego, żebym był na czasie? I to wymaga odrobinkę arogancji, ale jeśli jest zrobione z uśmiechem i w dobrej wierze, nie chodzi Wam o to, żeby skraść cały ten taki splendor i blichtr imprezy na siebie. Jeśli widać po Was, że po prostu chcecie pogadać, tak jak w moim przypadku, to po prostu zadziała, bo jakby od tego są duże zgromadzenia ludzi, że jak będzie jeszcze jedno więcej osoba w tym zgromadzeniu, najprawdopodobniej wyjdzie to lepiej. Także jeśli nie macie za dużych problemów z nieśmiałością, być może Wam się spodoba to. Czyli podsumowując te trzy środkowe porady, możecie działać tajemniczo i nie mówić ludziom, że jesteście nieśmiali. Możecie działać asertywnie i mówić ludziom, że nie jesteście nieśmiali, albo możecie działać jak ja. Powoli zbliżając się do końca, pora na szóstą poradę, jak radzić sobie z zagadywaniem do ludzi. Moi drodzy, fajnym pomysłem jest arsenał przygotowanych wcześniej anegdot. Najlepszym, co możecie mieć, to jest trochę związane z tą metodą drugą, czyli bycie sobą na temacie zajawek. Bardzo fajnym pomysłem jest po prostu wiedzieć, co fajnie opowiadacie. Mam takiego dobrego przyjaciela, który uwielbia opowiadać kilka anegdot ze swojego życia zawodowego, do tego stopnia, że on już się ma tak troszeczkę rozegrane, jak taki stand-uperski sketch. I nie mówię tego negatywnie, nie chodzi mi o to, że on już to mówi w sposób oklepany, ale chodzi mi o to, że przez lata tak już wyrafinował tę opowieść. Tu dodał żarcik, tam przecinek, tam puenta, ten fragment wyciął, że tego się po prostu, ja to już słyszałem z 500 razy, a nadal lubię. I jeśli na przykład macie duże problemy z zagadywaniem do ludzi, bardzo możliwe, że fajnym pomysłem będzie przygotowanie anegdotki, która Was też wyluzuje. Nie chodzi mi, i to jest szalenie ważne, nie chodzi mi w ogóle, żebyście mówili do ludzi przetrenowanymi dialogami scenariuszowymi. Wydaje mi się to nieludzkie, a przede wszystkim bardzo niemiłe dla odbiorcy, bo ta osoba wtedy nie poznaje Was, tylko jakąś taką uszytą laleczkę, fasadkę, którą macie jak kermita przed sobą, żeby na pewno nie zawstydzić się. Jestem na nie. Ale bardzo, bardzo lubię mieć przygotowaną anegdotę po to, by z niej wystartować, poczuć się pewniej, zachęcić tę drugą osobę do wymiany zdań i wtedy będzie Wam po prostu łatwiej wjechać w samych siebie. I moi drodzy, siódma i ostatnia porada zagadywania do innych, szczególnie jak jest się osobą nieśmiałą, ja ją nazywam roboczo nadbudowaniem bez zwycięzcy. Na czym polega problem? Bardzo często jak ktoś coś opowiada, to ludzie się aż tak cali buzują jak czajnik, że oni też coś takiego mieli, tylko bardziej. Na przykład ktoś opowiada, że był kiedyś w Azji przez tydzień, to natychmiast ktoś wie, że ja byłem kiedyś miesiąc. Ktoś kiedyś coś studiował, ja studiowałem dwa razy. Ktoś był w kinie na Avengersach, no ja to Avengersów czytałem w latach 70. jako komiks. Jakby nikt nie lubi ludzi, którzy za wszelką cenę muszą Ciebie pokonać w swojej własnej anegdocie. To jest źle widziane, ale bardzo dobrze widziane jest dokładanie klocka, nadbudowywanie czyjejś opowieści właśnie z zaznaczeniem, by tej osoby nie pokonać. Nie o to chodzi w rozmowie, by ktoś wygrał. W rozmowie chodzi o to, by ta komunikacja trwała. Jakby, nie wiem dlaczego mam ochotę w swoim filmie zacytować kawałek Tamagotchi, Kebona Fide i Tako. Mianowicie w życiu chodzi głównie o to, aby żyć. I to samo jest w rozmowie. W rozmowie przede wszystkim chodzi o to, by trwała. Bo dzięki niej się poznamy, dzięki niej nastąpi relacja, dzięki niej wymienimy się jakimiś myślami, co jest strasznie fajne. Ale żeby do tego doszło, nie może być zwycięzców i przegranych. Ja dlatego też nie bez powodu nie dałem tutaj nigdzie wśród tych punktów przepychanek słownych, tak zwanego banteru, takiego dociskania, bo to się potrafi błyskawicznie wypchnąć spod kontroli i mamy nagle osobę, do której nie da się dotrzeć, bo ona w kółko będzie wszystkich zbijała swoimi mega kreatywnymi tekstami i efekt będzie odwrotny do zamierzonego, bo nikt nie będzie chciał z nią rozmawiać. Dlatego takiej porady tu nie ma. Zastosowałem po zastanowieniu się częściowo ten fragment zachowań tutaj, ale w mojej opinii to może zadziałać fajnie. Jeśli Wasz znajomy akurat opowiada o tym, że, albo osoba, którą chcecie poznać, opowiada o tym, że był w Azji, to możecie wspomnieć o tym, że czytaliście w internecie też na temat taki, co on akurat opowiadał, albo że też chcieliście być w Azji. Chodzi o to, by... To jest jego anegdota, to jest jego światło, to jest jego reflektor. Jak ludzie się na niego patrzą,
pomóżmy mu jeszcze opowiedzieć odrobinkę tej anegdoty. Powiedzmy, wow, ja też tam chciałem być. I co tam jeszcze widziałeś? I ty przez zadanie pytania będziesz się czuł lepiej. Ta osoba będzie od razu troszkę bardziej was lubiła, bo nie próbujecie z nim wygrać. To jest nagminne na jakichkolwiek spędach ludzkich. I potem jak najbardziej macie mimo wspólnych tematów, bo też się o tej osobie czegoś dowiedzieliście, no bo zadawaliście jej pytania. Więc siódmą poradą będzie nadbudowywanie bez zwycięzców. Moi drodzy, jeśli chodzi o zagadywanie do ludzi, to tyle. Jeśli jesteście osobami śmiałymi lub nieśmiałymi, mam nadzieję, że udało mi się chociaż minimalnie wam pomóc. Jeśli macie swoje mrożące krew w żyłach opowieści z tego, jak się baliście do kogoś podejść, walcie w komentarze. Jeśli z kolei wygraliście kiedyś ze sobą, jednak zagadaliście, tym bardziej walcie w komentarze. Ja będę super wdzięczny za zostawienie suba i za łapkę w górę, a także jak już zupełnie was pokręciło, możecie kliknąć w dzwoneczek, bo czemu nie. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao!